Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj to powiedziałbym, że aura dość oryginalna jak na to, co mieliśmy przez ostatnie miesiące. Po prostu pada. Tak zaczynałem się poranek. Jak będzie dalej? No przekonamy się i to już niedługo. Zapraszam serdecznie do oglądania. To było nasze podwórko. Śniadanie już sobie przygotowałem. Jak widzicie, jajecznica z warzywkami, troszkę wędliny, będzie pożywnie, jest woda sodowa, tam już mi się robi kawa. Tutaj mamy rzut oka, ile torek generuje się tak naprawdę, tego plastiku jest mnóstwo. One są wprawdzie poprzeprowadzkowe, więc tego jest więcej niż normalnie, ale mimo wszystko, jak widzę, ile tego wyrzucamy, trochę to zatrważa. Tutaj już wypakowane rzeczy, to jest ostatni właściwie element, który sugeruje nam niedawną przeprowadzkę, czyli ostatnie boksy, ostatnie pudła. Później sobie z nimi zrobimy porządek i już będzie święty spokój, już będziemy praktycznie rozpakowani. Super, w domu cisza. Runy umamy. Ty, kotek, ja ci podrapię zaraz. Nie drap. Nie drap, knojeczku mała, nie drap. Juny u mamy, a Asia w pracy. Asia pojechała rano, tylko się pożegnaliśmy i wybyła. Ma być o 11 na chwilę, więc mam nadzieję, że się złapiemy jeszcze, zanim będę z domu. Już ja wyjeżdżał. Ja od 12 mam panią sprzątającą do wpuszczenia w domu. A ja tym starym, w Polkhausie. I chyba już będziemy tam przygodę kończyli. Ile mangosów tam podejrzewało, ładne takie. Wiszę, jak z takiej wysokości spadnie, to powiem wam, że może narobić krzywdy. A? I sobie pada normalnie. Świeżutko po mierzeniu ciśnienia. Proszę uprzejmie. Pokazuję i objaśniam. 140 na 87. Bardzo ładny wynik. Naprawdę, jak na mnie, to jest to bardzo dobry wynik. Wprawdzie łykam prochy jeszcze cały czas, ale nie. No łykam. Codziennie jeden proch na to ciśnienie biorę. Natomiast myślę, że to nie ma żadnego znaczenia w tym sensie, że wynik tego ciśnienia zawdzięczam głównie temu, że schudłem. Tak mi się coś wydaje, no bo tak po prostu łączę fakty. No dobra, w każdym razie, nie jest źle. Dawno tego nie było na łamach odcinków. Zimno. Zimno jest zimno mi po prostu. Autentycznie. Marznę. Może marznę to zbyt mocne słowo, ale tak zimno to mi nie było, już nie pamiętam kiedy. Jadę na chwileczkę do restauracji. Muszę poszukać kluczy, bo przyznam się wam, że gdzieś zaginęły mi klucze do domu. No, wszystkie inne pozostałe na szczęście są, ale akurat te domowe gdzieś tam pod nimi z kieszeni się wysunęły. Mam nadzieję, że je szybciutko namierzę. No i później jadę na starą chatę puścić panią sprzątającą. Tak wygląda podjazd w tej chwili, po tym krótkotrwałym deszczu. Więc już o tym wspominałem, że trzeba będzie tutaj się tym zająć, pochylić nad tematem. Bo mówiąc wprost, będzie utrudniony dojazd. No ale a spokojnie. Dobra, idę szukać tych kluczy. Trochę tutaj, powiem wam, leci do środka. Nie jest tak, że wszystko zostaje tutaj. Po prostu już chlusnęło. No dobra. Nie mam dla siebie dobrych wiadomości. Kluczy nie widać. Musiały wypaść gdzieś indziej. No trudno. Dobra. Nie ma to, nie ma. Jeszcze się rozejrzę bez kamery, czy poza kamerą. No i lecę, tu się zbliża już czas wpuszczenia pani sprzątaczki. Miałem już wychodzić. Proszę bardzo. Są. Tak mi tu wpadły. Proszę, proszę, łobuziaki. Dobra, tak czułem właśnie. Zatem akcja zakończona happy endem. Można lecieć dalej. Tutaj droga całkiem ładnie się trzyma u nas. Tam wcześniej kałuże jakieś były, ale tutaj wygląda wszystko to dobrze. Pani sprzątająca już jest w domu. Ja tylko podjechałem z powrotem, bo zapomniałem oczywiście pokazać. Jest na górze już, sprząta, więc zostawiam ją tutaj i jadę dalej. Tam jakiś koncert po prostu grają na pełen regulator.
No i jak już pani sprzątnie, to będzie chyba koniec. To już mam nadzieję, nie będę miał potrzeby tu więcej przyjeżdżać. Znaczy teoretycznie jest jeszcze odbiór z właścicielem domu, ale właścicielka domu była z pośrednikiem nieruchomości. Już tutaj przeszli, zrobi jakąś tam listę rzeczy, on ma mi ją przekazać. No nie będę tych rzeczy oczywiście robił, tu chodzi o to, żeby wyliczyli, ile to ma kosztować i wezmę im, prześlę pieniądze, o ile uznam je za rozsądne, a nie jakieś z czapy wzięte. I zamykamy ten rozdział i już do niego nie wracamy. A ja teraz tutaj jeszcze zabrałem bateczka, taka jedna naszych rzeczy. Są jeszcze rzeczy Tarong, ona dzisiaj ma po niej przyjechać, zresztą zaraz jej powiem, że może teraz przyjeżdżać, przypomnę po prostu. Zostawiłem jej tam jedną walizkę, którą może spakować sobie te ciuchy. No i myślę, że to już będzie domknięty, już zupełnie tak, na amen rozdział. Księda dama, czy już wstał? Odpisał, wpadaj, zatem wracając do domu jeszcze zajrzę sobie na chwileczkę do niego. Ustalimy co tam. I jak się właściwie przygotować? Chodzi głównie o jutrzejszy wyjazd pod Kulen Mountain na oglądanie działki. Bo jeżeli będzie pogoda taka jak dzisiaj rano, deszczowa, to mało przyjemne jest jeżdżenie motorem, szczególnie bez ciuchów właściwych. Będę musiał dzisiaj te ciuchy chyba nabyć. No dobra, na razie trzeba się dostać. Znowu w drodze. Teraz do hurtowni takich opakowań, możemy śmiało powiedzieć. Potrzebujemy trochę pojemników. Tam jest do restauracji potrzeba spakowania trochę rzeczy. I później z tymi opakowaniami już do restauranty. No i tam będę siedział teraz. Także korzystając z faktu, że nie pada, robię trasę. No i już opakowania kupione. Teraz do restauracji. Zobaczcie sobie po takiej chwili deszczu miejscami, jak to już przecież parę ładnych godzin było od tego opadu, jak to wszystko stoi, to jak to będzie takie drogi tego typu, taka jak ta ulica, no to przecież to będzie rzeka w porze deszczowej, kiedy rzeczywiście będzie padało dużo. No, zobaczymy. Jakby nie było, to jeździć trzeba. Przyjechałem już na ristorante, a tutaj proszę bardzo. Leila, dobry. Przywitałabyś się, jak nie ze mną, to z widzami chociaż. Coś cię spędzi. Dzień dobry. Co tam podgryzasz? Trawnik tam redukujesz. Pies. Pies w restauracji na stole. Oburzające. Zechciałbyś coś może powiedzieć? Może nie jako właściciel psa, ale jako... Pamiętam. Restaurator. No kobiety przychodziły z psami i psy na stołach w McDonaldach, nie? A inni jeszcze sztuki jadali. I zobacz, jak się państwo rozwinęło. Czyli jak pies wchodzi na stół w restauracji, to się państwo rozwinie. No to ja liczę, że się państwu rozwinie. To jest taki symbol jeden z wolności dla ludzi. Że zwierzęta mogą wychodzić na stół. Nie rozumiesz. No właśnie, to nie ma co tłumaczyć. Nie ma co. Przyjechał pan sprawdzić, czy drenaż dobrze działa. Gdzie? Stop forever. My goodness. I co teraz? Exactly. And what he wants to do about it? The owner will find any space to make the hole to let the water out. Okay, great. No to dobrze, cieszę się, że nie tylko ja mam takie spostrzeżenie, że tu basen jest. Tak, poproszę. Bo się skończyło. To dobrze, że znajdą takie miejsce i zrobią to, bo to rzeczywiście tak jest, że ta woda tutaj się jednak dostaje. No właściciel dba, ładnie. Żeby nie było, że boję się jeść jedzenie nasze, to mimo jednak jakby nie było diety, postanowiłem spróbować bigosu. Jak wiadomo, zamrażany najgorszy. Jak można jeść zamrażane i serwować to jeszcze ludziom? No tak właśnie można. Odrobinka nie powinna mnie zabić.
Dokumentuję jeszcze. Słuchaj, będzie śmierć. Bez chlebka się nie najmie. Nie no, chlebka nie można. Chlebek to węglowodany czysty. Unikam. Absolutnie unikam. No to wasze zdrowie. Co tu się dzieje? Trąbią, rozjeżdżają drogę. Zablokował przejazd, tam barierki wystawili. Dół jakiś kopie. Pewnie wyszły jakieś niedociągnięcia po ostatniej robocie, jak popadało. On tak nie wie, niby coś kopie, coś nie kopie, coś tam przesuwa. Wrażenie bardziej robi, że coś pracuje niż rzeczywiście. No, zasypał sobie coś tam daje. Może to nie tu miał kopać. A ja do sklepu pojadę jeszcze. Trzeba uzupełnić braki. Ja patrzę, a tutaj żarty się kończą. Adam sięgnął do plecaka. Okej, and the trash bin. I wyciągnął, proszę bardzo, prezesowski notes, no, ja tu pozwolę, że zerknę. Tutaj komiks jest napisany. Prawdziwa skóra, ale nie wiem z czego. No ładny bardzo notesik, co będziesz w nim notował, powiedz? Stan wejścia, wyjścia, obserwacje? No to bardzo ładne, dobrze. To na przykład dysproporcje, że ja wypiłem dwie butelki, a ty jedną tylko. Jest już dysonans. Nie wiem, co jest wypił. No kochany, nie patrzmy na to. Ja do sklepu na przykład muszę jechać, a ty nie. Taka historia. Miałem jechać do sklepu, ale tymczasem jest akcja i muszę gotować. Robimy kiełbasę, robimy dwie porcje pierogów ruskich. I będzie szedł bigos. To jest zamówienie, które przed chwilą się weszło. Także tutaj już wszystko przygotowane. Chleb pokrojony. Szefowa kuchni, czyli Sros, tutaj pilnuje wszystkiego. I to ona wie co i jak. Ja się tylko słucham i pomagam. Czyli przeszkadzam, innymi słowy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Sros przy ostatniej potrawie, czyli bigos. Bigosik zacny. Dzisiaj sam sprawdzałem, więc mogę wam to potwierdzić. Zaraz będzie wychodził. Ja tam już nie nagrywam dalej, bo gości, jak widzicie, być może po wózku są państwo z dzieckiem. Polacy, którzy nie mieszkają tu na stałe, są, nazwijmy to sobie, turystami i przyjechali do nas zjeść. Już czekam tutaj, zaraz powinien przyjechać pan, bo zamówiłem graba, ale samochód. Pan, żeby przyjechał i zaraz porozmawiamy, to Szarita przyjdzie z panem pogadać, jeżeli się okaże, że pan nie mówi dobrze po angielsku. I będziemy patrzeć, no bo chcemy jutro jechać oglądać tą ziemię, ale motorami już nie w tą pogodę, taki kawał, nie po prostu, nie. Już dostaję informację, że pan jest na miejscu, a nie ma go wcale na miejscu. Proszę mi tutaj nie oszukiwać. Jeszcze kawał ma do jechania do nas. Także czekamy jeszcze sobie. I zobaczymy, bo taka koncepcja się pojawiła, że może pan z aplikacji, czy z Graba weźmie trochę mniej niż taka taksówka z ulicy. A może nie weźmie, no zobaczymy. Zaraz wszystko się dowiemy. Pan przyjechał Priusem, więc będziemy jechali Priusem. Dogadaliśmy się, ostatecznie stanęło na takiej kwocie, jak, no to zgodnie z przewidywaniami, że 5 dych trzeba wybulić. Na to będzie. Jedziemy jutro. Nie wiem jeszcze o której godzinie. Teraz panu dałem 2,5 dolara po prostu za to, że przyjechał i że się dogadaliśmy, żeby na pusto nie miał przelotu. Więc jeszcze mam nadzieję, że się nie mam już do niego namiary, no to sobie poradzimy. Problem polega na tym, że pan nie mówi po angielsku, w ogóle, nie wzął, więc będziemy mieli wyzwania jutro. Szczególnie przede mną będą one stały, no. Poradzimy sobie. Okazało się, że goście, którzy tutaj do nas przyszli dzisiaj do restauracji, Polacy, podróżują w tej chwili po Azji i nie mają problemu z tym, żeby się nagrać, a to nie jest wcale oczywista sytuacja. Kochany, wreszcie na dobry kanał. I muszę przyznać, że zjedli tak solidnie dzisiaj u nas. Bardzo dobrze było. Trzy porcje pierogów, no. Bigos. Bigos najlepszy. Bigosik, pierwsza klasa. No bardzo, 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 bardzo dziękujemy. Powiedzcie tak jednym zdaniem, jak się podróżuje z dzieckiem? Warto brać dziecko w podróż taką? Warto, ale... są pewne, prawda, mankamenty, tak zdarzają się.
No dobra. Inaczej podróżuję. Inaczej, dokładnie. Inaczej. Nie lepiej, nie gorzej, tylko inaczej. Inaczej, dokładnie. Dokładnie. Dobra, to bardzo wam dziękujemy za odwiedziny w takim razie. Dziękujemy też. Dzisiaj cały dzień jakieś chocki klocki się dzieją z prądem. A tu już od momentu otwarcia knajpy 3 czy 4 razy dzisiaj wyłączyło. W domu u nas też 2 razy ten prąd wyciachało. Nie wiem co jest. Może w ten sposób witają się z porą deszczową. Oszczędności prądu na prądzie robią. Kurde blaszka. Tak myślałem, żeby sobie może live'ika jakiegoś szybko dzisiaj strzelić tutaj z knajpy. Ale jak mi będą wyłączali co chwilę prąd, to bez internetu tak słabo będzie. I to nie tylko to, że tu u nas i u Adama jak byłem, prąd był wyłączony i u nas w domu i tutaj, czyli w całym mieście wyłączają. Teraz też państwo, goście nasi mówią, że w hotelu też im prąd dzisiaj wyłączali. Także ogólnie w całym mieście coś się dzieje. Goście opuszczają już nasze gościnne progi. Przygotowujemy stół pod ewentualnych kolejnych. Ja teraz będę siedział dalej. Gościnne nie dodałeś. Papugo jedna. No, zobaczymy. Z kamerą wśród zwierząt. Ten co włożył kamerę, wyłączył kamerę i bez kamery. Dobra. Na kuchni wszystko jest już w pełnej gotowości. Wszystko pozmywane, wszystko jest tip-top. Także myślę, że jakby się nawet pojawili teraz goście w większej ilości, to sobie już poradzimy. Ja mam taki wniosek racjonalizatorski, żeby wprowadzić tak pewną rotację, bo tu się taki zrobił podział nam, że Charita jest na froncie, a Soros jest z tyłu, a musimy jakby mieć pewność, że obie potrafią się odnaleźć na każdej pozycji. Rozumiesz, o co mi chodzi? W związku z tym, że pogoda się robi taka troszkę niesforna i wieje też mocniej, to cały czas tutaj musimy dbać o to, żeby podjazd był zamieciony i sprzątnięty, bo tych liści leci, no jaka taka jesień tutaj można by powiedzieć i sypie tego po prostu, sypie. Zbliża nam się wieczór, dzisiaj gości może nie było jakoś specjalnie dużo, przynajmniej jeszcze, no ale knajpa jest dopiero co otwarta parę chwil. Natomiast byli bardzo treściwi goście, tacy, którzy i zjedli dobrze i fajnie się porozmawiało. I ostatecznie rachunek też był taki bardzo przyzwoity, także miło rozpoczęty dzionek. Zobaczymy jeszcze, czy będzie się w knajpie działo, czy nie, ale to już o tym wszystkim opowiem w kolejnym odcinku, bo dzisiejszy będę kończył tutaj i teraz. Swoją drogą mam do państwa takie pytanie, czy może zauważyliście, zwróciliście uwagę, czy dzisiejszy odcinek jakoś specjalnie się czymś różnił, czy coś go wyróżniło od odcinków poprzednich na kanale. Jak macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, to oczywiście będzie mi miło, jak podzielicie się nimi w komentarzu. No to co? To ja was zapraszam serdecznie na jutro, 7 rano czasu polskiego, na odcinek kolejny. Za obejrzenie dzisiejszego. Bardzo tu ktoś jedzie i się rozgląda, niepokojąco zwalnia. Jeszcze nie daj Boże tutaj przyjedzie. Nie no, żartuję, oczywiście, niech przyjeżdża. Za obejrzenie dzisiejszego odcinka bardzo dziękuję. Zapraszam, jak już mówiłem, na jutro 7 rano. I co? I życzę wam wspaniałego dnia. Udanego, spokojnego, radosnego. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. I takie ostatnie ujęcie jeszcze, rzut oka na to. O! Tutaj coś się u nas dzieje, czyli chyba, bo cisza.